Dzień dobry, tu ja mówię. Proszę Państwa, dzisiejszy temat jest z gatunku kontrowersyjny. Ja strasznie nie lubię tego słowa, chociaż nieopatrznie sam nazwałem swój serwis tak i do tej pory ponoszę tego konsekwencje, no bo kontrowersje kojarzą się raczej z czymś, znaczy ja wiem, jakąś sensacją i to taką niespecjalnie drogą sensacją. Natomiast i tutaj akurat do tego tematu to pasuje, natomiast ja w swojej publicystyce, czy to gadanej, czy pisanej, no staram się realizować nasze hasło, nasz epilog, czyli patrzeć na fakty i wyciągać wnioski. Proszę Państwa, czy to, co się dzieje na granicy rosyjsko-ukraińskiej, to jest zalążek wojny, to jest początek wojny, czy są jakieś ruchy mające właśnie wojnę zainicjować. No i tu właśnie przychodzi kontrowersja. Proszę Państwa, w mojej ocenie absolutnie nie, chociaż nie jestem żadnym strategiem, analitykiem polityki zagranicznej, ale znów kieruję się po prostu zdrowym, chłopskim rozumem, logiką, hierarchią i chronologią faktów. Proszę Państwa, żyjemy w czasach, w których praktycznie każdy szary żuczek może sobie wejść do internetu i pooglądać na przykład, jak wygląda, w których miejscach rozmieszczone są poszczególne oddziały Putina, czy tam jeszcze wspomagające oddziału Łukaszenki, czyli te z Białorusi. Są zdjęcia satelitarne, można wejść przez różne portale, które dają obraz online. Proszę Państwa, kiedyś za takie informacje, chociażby w czasie II wojny światowej, no to ginęli ludzie i to dość, i to można powiedzieć hurtowo, bo to były jedne z najcenniejszych informacji. Oczywiście były to informacje ściśle tajne, do których dostęp miały tylko wywiady i kontrwywiady poszczególnych państw. Dzisiaj to, proszę Państwa, przypomina bardziej grę jaką każdy tam sobie może odpalić, postrzelać, poudawać generała, marszałka czy innego Napoleona. Cytując klasyka, wszyscy wszystko wiedzą, czyli Amerykanie doskonale wiedzą, jaki jest układ sił Rosji, którą ciągle nazywam radziecką. Doskonale wiedzą, jakie są ruchy wojsk, bo tego się po prostu przy współczesnej technice ukryć nie da. Prawdopodobnie mają też informacje, a zresztą publikują je, sprzedają, w jaki sposób Putin chce dokonać zamieszania na Ukrainie, chociażby w taki, że ma zamiar tam umieścić w wyniku jakiejś wewnętrznej rewolty, umieścić marionetkowego przywódcę, coś na wzór tego, co tam te złote kible sobie stawiał w łazience. To wszystko, proszę Państwa, jest jak na dłoni, czyli tutaj nie ma żadnego elementu zaskoczenia, nie będzie żadnego blitzkriegu, żeby nawiązać znów do historii. A to, co w tej chwili obserwujemy, no to jest coś w rodzaju gier wojennych, gdzie jedna i druga strona wzajemnie się przekomarza, handluje. No tutaj akurat pewnie ta część rozmów jest utajniona i póki co jeszcze nie ujawniona. No, gdybym ja miał zgadywać, o co tutaj tak naprawdę chodzi, to prawdopodobnie chodzi o dwie rzeczy, mianowicie ostateczne przeklepanie rury z gazem, czyli Nord Stream 2. No i być może jakieś tam dodatkowe wejście na Krymie, tam chodzi o jakiś most, czy jakąś inne połączenie Rosji już z Krymem i o to gdzieś tam wstępnie Putin walczył. Natomiast jeśli ktoś mnie chce przekonać, że to, co obserwujemy w tej chwili, doprowadzi do wojny, do takiej wojny, jakiej my nie znamy, a co najwyżej znali nasi rodzice, już właściwie nasi dziadkowie, no to mnie nie przekona, proszę Państwa, no bo w ten sposób się po prostu wojny nie prowadzi, to jest jedno. A drugie, wojna w tej chwili jest nieopłacalna, bo to są akurat w Rosji radzieckiej życie ludzkie nie ma żadnego znaczenia, także oni są w stanie poświęcić milion czy parę milionów ludzi i tam nikt nie będzie specjalnie przeciwko temu protestował, ale koszty związane z utrzymaniem sprzętu, no i utrzymaniem też ludzi
To też jest przecież duży koszt, no to są koszty potężne. No. A Rosja to jest taki kolos na glinianych nogach, jak zawsze. No ja przypominam, że wprawdzie mówi się o tym, że no przynajmniej ten front wschodni to jest zasługa Stalina i armii radzieckiej, że pokonali Niemców, ale jak to się dla nich skończyło? Ten kraj był bankrutem w 1945 roku. No, gdyby nie masowa grabież z Berlina i po drodze z Polski, co wszystko zabierali, to tam już było całkiem bieda świstała od kąta do kąta. Proszę Państwa, w moim przekonaniu żadnej wojny nie będzie. Może być coś na wzór tego, co wcześniej robił Putin w Gruzji, czy właśnie chociażby na Krymie. To, czyli coś, co się nazywa jakąś wojną hybrydową. Będą jakieś tam oddziały militarne, mogą wejść, mogą trochę pomieszać, ale że nagle cały świat stanie po jednej i po drugiej stronie i zacznie do siebie strzelać z powodu kawałka Krymu, no to już wcześniej bym podejrzewał, że z powodu drugiej rury z gazem, no bo to jest potężny biznes i tutaj rzeczywiście wiele państw ma swój interes, no szczególnie Stany Zjednoczone, które przecież też ropą i gazem stoją. Proszę Państwa, także spokojnie, to co słyszycie w mediach, to są ciężarówki z Bergamo, to jest kolejne budowanie napięcia po to, żeby paru cwaniaków zrobiło własne interesy. Natomiast realnego i takiego historycznego, w historycznej definicji zagrożenia wojną na 100% nie ma, co nie oznacza, że Putin nie będzie chciał przetestować tak zwanego Zachodu i jakichś tam działań militarnych wobec Ukrainy nie podejmie. No tutaj, proszę Państwa, z kolei ja nie podejmę się jakiejś diagnozy, jakiegoś wyrokowania, bo to jest Putin i to jest Rosja. To może być tak, że w poniedziałek oni mają jeden pomysł, a w środę zrealizują zupełnie inny. Co do jednego jestem pewien, że do trzeciej wojny światowej z powodu Ukrainy na pewno nie będzie. Natomiast nasz udział w tym wszystkim to jest taka trudna sytuacja, bo wiem, że z jednej strony są zwolennicy tego, że w ogóle tam w ten konflikt się w najmniejszym stopniu nie angażować, zwłaszcza, że historyczne uwarunkowania i zaszłości pomiędzy Polską i Ukrainą są takie, jakie są. No, ciągle jeszcze żyją ludzie, którzy widzieli to, co się działo na Wołyniu i po stronie ukraińskiej w związku z działalnością banderowców. Natomiast istnieje jeszcze druga poważna okoliczność. No tu oczywiście chodzi o bliskość tego konfliktu. No, to, co mówił świętej pamięci też Lech Kaczyński. No, najpierw Gruzja, później Ukraina, być może za chwilę Polska, więc my tak całkiem machnąć na to wszystko ręką nie możemy. No, ale broń Boże, nie możemy znów być pionierami, czyli samotnymi frajerami, którzy tam dostarczą jakąś broń, czy przepraszam, inne wsparcie dla Ukrainy i pozostaniemy z ręką w nocniku, jak zawsze. Dlatego o dziwo, pomimo jakichś tam wcześniejszych oporów Niemców i sceptycyzmu Francji, no przynajmniej w sferze propagandy, w sferze medialnego przekazu jest tak, że niby ten Zachód jest solidarny, no i niby przeciwstawia się temu, co Putin na Ukrainie zamierza zrobić, czy też straszy, że będzie robił. No tak czy inaczej, proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Świat medialny, ta rzeczywistość medialna oczywiście jest daleka od tego, co realnie w polityce się dzieje, a zwłaszcza w takiej polityce, którą uprawia polityk Putin, jeden z nielicznych polityków, którzy jeszcze w ogóle na świecie funkcjonują, bo cała reszta to są mniej lub bardziej marionetkowi showmeni, którzy podpierają swoje działania jakimiś PR-ami i innymi tego rodzaju historiami. Putin, na pewno jednego mu nie można zarzucić, że to nie jest polityk w takim twardym rozumieniu tego słowa, pierwotnym rozumieniu tego słowa, to jest polityk pełną gębą i to jest też realista, to nie jest szaleniec, to na pewno nie jest człowiek, który no, za kawałek ziemi na Ukrainie
postawi wszystko na głowie i narazi się na olbrzymie straty. To jest przepychanka, to są typowe negocjacje, typowa strategia zresztą dla Moskwy. Jeśli uzyskają przynajmniej część z celów, które zamierzyli, no to się wycofają i do następnego razu. Także jeśli ktoś z Państwa się boi, że tu nagle wjadą nam ruskie tanki do Warszawy, to uspokajam, że na pewno tak nie będzie. Natomiast to nie znaczy, że możemy sobie tak całkiem się nie przejmować tym, co się dzieje na Ukrainie. No, jeśli jest jakaś taka nadzwyczajna okoliczność, że przynajmniej, no tak jak mówię, w sferze deklaracji, w sferze medialnej Zachód przeciwstawia się temu, co chce zrobić Putin, no to powinniśmy być po tej stronie, bo po prostu wyjścia nie mamy. Oczywiście bez przesadyzmu, jak się mówiło w podstawówce, czyli bez jakiejkolwiek pionierskiej inicjatywy czy szarżowania, czy szarży takiej dość no, niestety typowej dla nas, że za wolność naszą i waszą, a później jedni i drudzy zostają zniewoleni. No i to właściwie, proszę Państwa, wszystko, co można w tej chwili o tym powiedzieć, co się dzieje. Cała reszta to jest oczywiście jak zwykle otoczka medialna i na to trzeba założyć bardzo, bardzo gęsty filtr. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.